dniu dzisiejszym na Grudziąckim Rynku, targowisku miejskim, które co wtorek ma miejsce w centrum Grudziądza wspólnie z panią poseł Iwoną Hartwich, zbieramy podpisy w ramach akcji obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej. Jakże ważnego projektu wyczekiwanego przez osoby z niepełnosprawnościami, a także rodziny tychże osób. Mamy bardzo trudne zadania, aczkolwiek wykonalne mam nadzieję i zrobimy to i staniemy na tej wysokości zadania razem z państwem w kontekście zebrania 100 tysięcy podpisów. Projekt ma charakter obywatelski, więc musimy do połowy września zebrać blisko 100 tysięcy podpisów. Jestem przekonany, że to zrobimy. Akcja jest bardzo ważna właśnie ze względu na potrzeby bytowe, potrzeby socjalne osób niepełnosprawnych. Blisko 290 tysięcy osób czeka na ten projekt. Czeka w końcu, żeby te pieniądze mogły zasilić budżety rodzin. Na dzisiaj renta socjalna wynosi 1200 zł. Jak żyć za takie pieniądze? Takie możliwości nie ma. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Dzisiaj wspólna akcja z Grudziądzanami. Mam nadzieję, że zbierzemy jak najwięcej podpisów. Dzień dobry państwu. Ja może krótko, ale jednak przybliżę sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce i między innymi dlaczego też spotykamy się tutaj i zbieramy podpisy pod projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej. Jak wiecie państwo, a media to bardzo śledziły, w 2018 roku odbył się 40-dniowy protest w Sejmie. Tam protestowały właśnie osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz ze swoimi opiekunami. W trakcie tego protestu powstał Fundusz Solidarnościowy, który był dedykowany tylko i wyłącznie tej grupie osób. Dzisiaj sytuacja wygląda tych osób dramatycznie, ale też właśnie dramatycznie przez to, że ten Fundusz Solidarnościowy został zabrany tym osobom, żeby nie powiedzieć, ale ja to mówię głośno, z pełną premedytacją, został ukradziony. Proszę państwa, do tej pory to jest 32 miliardy złotych, nie miliony, 32 miliardy złotych, które miały służyć na realną pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy osób trzecich. Dzisiaj takie osoby piszą do naszych biur poselskich i proszą o to, żeby pomóc o zapłatę na rehabilitację, bo godzina rehabilitacji to koszt od 150 do 180 nawet złotych. Dzisiaj rodzice dzwonią do mnie i proszą o to, żeby pomóc finansowo i dać na przykład, nie wiem, 600 zł, 500 zł na obuwie ortopedyczne, żeby dopłacić do tego obuwia. I powiem państwu tak, ja jako rodzic dziecka niepełnosprawnego, ja oczywiście pomogłam trzem rodzinom, czterem, ale ja nie jestem w stanie non-stop pomagać finansowo takim rodzinom. Te rodziny miały swoje pieniądze. Był Fundusz Solidarnościowy, gdzie miało być na godne życie, na rehabilitację, na dopłatę do sprzętów. Te rodziny wciąż nie mogą wyjechać ani razu, nigdy nie wyjechały nawet i nie wyjadą na jeden turnus rehabilitacyjny. Dzisiaj znaleźliśmy się znów jako posłowie, ja jako rodzic dziecka niepełnosprawnego w imieniu tysięcy takich rodzin z osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi i prosimy, całą Polskę dzisiaj prosimy, wszystkich państwa, złóżcie jeden podpis. Jeden podpis pod ustawą obywatelską to jest godniejsze życie osób z niepełnosprawnościami, bo jeżeli mam nadzieję, że tak się stanie, nie widzę żadnej opcji, bo uważam, że ta podwyżka renty socjalnej powinna być w Sejmie przyjęta przez aklamację. I jeżeli to się zdarzy, a wierzymy wszyscy, że tak będzie, że ta renta socjalna dla tej niewielkiej grupy osób zostanie podwyższona, to nie będzie, drodzy państwo, godnego życia. To będzie minimum socjalne dla tych osób. I proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj nie mówimy o inflacji, która teraz jest cały czas napędzana w naszym kraju. My już o tym nie mówimy. My mówimy o tym, że te osoby żyją w dalszym ciągu w biedzie i nędzy, że wciąż wychodzimy na ulicę i wiecznie o coś prosimy. Dzisiaj prosimy państwa o te podpisy. Dziękujemy bardzo. Czy państwo wskazują konkretną kwotę, jaką ma być podwyższona ta renta? Czy... Tak, to jest kwota najniższa krajowa i ona będzie, no tak jak... Waloryzowana co roku. Czyli teraz jest 1217,69, a tam jest 2300, prawie 2400, tak?
do najniższej krajowej po prostu. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jak za takie pieniądze można wyżyć na tą chwilę. I pragnę również przypomnieć o tym, o czym mówiliśmy jeszcze chyba w tym tygodniu, na temat polityki rządu w kierunku warsztatów terapii zajęciowej. Mamy taką sytuację, że tam również są osoby z niepełnosprawnościami, tam są osoby, które przechodzą rehabilitację w trybie stacjonarnym i tu się okazuje, że na 2023 rok rząd nie zabezpieczył pieniędzy. Więc będzie znowu problem, co z tymi osobami, które uczestniczą w ramach zajęć warsztatów terapii zajęciowej, tak, gdzie te osoby mają funkcjonować. Bo nikt z rządu nie chce wskazać źródeł finansowania i istnieje ryzyko, że nawet w tym roku, w ostatnim kwartale, WTZ-y zaczną przestać działać. Drodzy Państwo, może jeszcze dwa słowa. Nie nabierajcie się na sztuczki, Wy Państwo, bo my się już nie nabieramy na te sztuczki, gdzie wychodzi Pan Morawiecki i twierdzi, że na osoby z niepełnosprawnością wydał jeszcze raz tyle pieniędzy, na przykład jak były przyznane w roku 2008, 2009 i 2010. Tak, oczywiście, bo wszystko podrożało. I niestety, tylko że to wszystko, właściwie zastanawiamy się dzisiaj, gdzie są te pieniądze, bo pan przewodniczący, pan prezes PFRON-u dzisiaj dał sobie, bo można tak powiedzieć, 48 tysięcy nagrody, a wciąż osoby niepełnosprawne borykają się z dofinansowaniem na przykład windy, na przykład wózek inwalidzki, do którego rodzice muszą dopłacać po 7-8 tysięcy złotych. Więc się zastanawiamy, jeżeli tak głośno rząd mówi o tym, że te pieniądze są podwyższane. Gdzie są te pieniądze, jeżeli się nie przekładają na realne życie osób z niepełnosprawnościami? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że co roku w grudniu, 15 grudnia, osoba z niepełnosprawnością, która jest niesamodzielna, zostaje bez asystenta, a rodziny zostają pozbawione usług asystenckich. Tak jest co roku. Ja co roku apeluję, co roku, ponieważ zasiadam w Komisji Polityki Spraw Społecznych i niejako no, ten temat mnie bardzo interesuje. Co pół roku składamy tematy na komisję. Taka jest zasada. Ja tych tematów składam szereg, ale żaden temat do tej pory nie wchodzi pod obrady komisji. Osoby niepełnosprawne są w Polsce lekceważone, o nich się nie pamięta. Mówi się tylko wtedy, kiedy osoby z niepełnosprawnością protestują. Powiem szczerze, osoby z niepełnosprawnością pytają mnie: Pani Iwono, ile jeszcze mamy protestować? Ile jeszcze mamy być na ulicy? Musimy walczyć, musimy o wszystko walczyć. Ta walka jest tak naprawdę, odkąd osoby niepełnosprawne pojawiają się w naszych rodzinach, czy to są dzieci, czy to są osoby dorosłe, wtedy zaczyna się walka. Więc naprawdę, dzisiaj jesteśmy tutaj z posłem i zbieramy podpisy. I to jest kropelka w morzu potrzeb. Także zapraszamy Państwa, nie bądźcie obojętni. Jeden podpis to godniejsze życie osób z niepełnosprawnościami.